Cześć! Witajcie na kanale Urodomaniaczki by Hebe. Ja mam na imię Ola, a obok mnie gość specjalny tego odcinka, właściwie gościuwa. Gościuwa! Jedyna w swoim rodzaju, Ewa Red Lipstick Cześć. Monster! Cześć, dzięki za zaproszenie. Ewa, powiedz mi, jak ty stoisz z muzyką? Jaki masz stosunek do muzyki? Czy słuchasz muzyki na co dzień? Boże, uwielbiam. Nie mogłabym żyć bez muzyki. I nie mam też na przykład czegoś takiego, że jeden gatunek. Że kocham tylko jeden gatunek, bo kocham każdą muzykę oprócz country. Praktycznie. Dobra, zawsze coś swojego odnajdę, tak. Okej. Okay. Dzisiaj mamy właśnie taki muzyczny odcinek, bo wcielimy się w dwie gwiazdy muzyki popularnej, można tak powiedzieć, także koniecznie zostańcie z nami, zobaczycie, co się będzie działo. Dwie bardzo znane piosenkarki, wybitne artystki, świetne głosy, totalnie. Totalnie. Jestem ciekawa, czy po fryzurach się domyśliliście. Już teraz. Już teraz, kim jesteśmy, Ewa? Ja zrobię przepiękny, przecudowny makijaż Lady Gagi, który miała na ostatnich Złotych Globach. Stąd moje niebieskie tutaj akcenty, bo była tak ubrana na niebiesko i miała włosy na niebiesko, tak lekko. Przepiękna to była kreacja. A ja z kolei, moje włosy wskazują na jedną osobowość, Arianę Grande. Tak. Dzienny z kreską, nudziakowy, ale mocno wykonturowany. O. I zobaczymy. Ostra kocica. Ostra dzienna kocica. Dokładnie, tak. No dobra, to co? Zaczynamy? Lecimy? No. Lecimy, dobra. Jasne. Ja zacznę od korektora na oczy, bo użyję go i pod oczy potem jako korektora, ale też użyję go odrobinę na oko jako bazę, bo moje oczy są bardzo intensywne, więc ja polecę od oka. A ty? Tak, ja myślę, że też polecę od oka. Ja z tego korektora użyłam koloru C2. A ty? Też mam dokładnie C2 z Make Up Revolution. Tak samo jaśniutkie jesteś. Tak samo jaśniutkie, dokładnie. Ja powiem ci, że teraz już lecę z czarną kredką. Ojej, szybko. Dobra, no, dawaj, dawaj. Mam czarną kredkę z Essence. Mięciutka taka. I chcę bardzo mocno przyczernić linię rzęs. I malutko przy wewnętrznym kąciku oka i coraz więcej przy zewnętrznym. To ja od razu przejdę do cieniowania, bez żadnej kredki na razie. Mam tutaj taką paletkę z Shein, my favorite, Perfect Wear Eyeshadow Palette i użyję tych dwóch odcieni jasnego beżu pod łuk brwiowy i do wykonturowania załamania powieki trochę tego ciemniejszego. Ja zrobię trochę podobnie, też złapię za paletę z Revolution, taką gigantyczną. I zacznę od też waniliowego cienia pod brwiami i zaraz przejdę do czegoś troszkę ciemniejszego. Dobra, ja teraz lecę z tym troszkę odrobinę ciemniejszym. To jest taki, taki brąz wpadający w róż, ale taki bardzo pudrowy, taki rozjaśniony. I tutaj w załamanie odrobinkę. A ty, Ewa, chodzisz na koncerty? Uwielbiam, oczywiście, tak, tak, tak. Dla mnie to jest, wiesz, taka codzienność prawie, że, bo potrafię specjalnie jechać na drugi koniec Europy na koncert nawet, jeśli mi na nim zależy. Nie, nie jest to dla mnie problemem, to jest to, co uwielbiam robić w wolnym czasie. Aha. No. Zwykle nie mam czasu na to, żeby jechać na jakiekolwiek wakacje i odpocząć na tydzień czy dwa, ale robię bardzo dużo wypadów takich dwudniowych właśnie. Ja przechodzę teraz do ciemniejszego brązu, taki brązowo w sumie szary ten kolor jest, bo potem będę lecieć z czarnym. Ale tym ciemnym brązem przyciemniam zewnętrzny kącik oka, tu przy rzęsach mocno, no i wjeżdżam też na tą moją kredkę. No dobra, ja jeszcze będę robić kreskę, dlatego pozostawię może to cieniowanie w takim formie luźnej bardziej. I przejdę do takiego foliowego cienia z Make Up Revolution w takim odcieniu Rival. I to jest taki bardzo ładny rose gold, trochę takie przydymione różowe złotko. O. Dobrze, mój kolejny etap to czarny. I jeszcze bardziej pogłębiam ten zewnętrzny kącik oka. Ma być naprawdę ciemno. A ja mam jednorożca. Też korzystam z takiego samego cienia jak Ola, ale ten jest w kolorze Unicorn, folia. Ale nie, zrobię inaczej. Najpierw nałożę tą limitowaną serię Maybelline i Puma i nałożę najpierw ten cień.
to będzie jeszcze ciekawsze, bo on jest taki liliowo-srebrny, właśnie taki jak miała Lady Gaga, dokładnie na powiece, a na to nałożę jeszcze te błyskotki. Będzie jeszcze więcej się będzie świeciło. To dobrze. Najjaśniejszego cienia w kącik oka użyję z takiej paletki Max Factor. I myślę, że to będzie ten tutaj, taki na pograniczu różu i beżu, tak, taki perłowy. Sam środek, sam wewnętrzny kącik, on nam bardzo ładnie rozjaśni tutaj sytuację. A ja, jak obiecałam, lecę ze swoją folią. Więc mam ten mój foliowy. On wygląda jakby był biały, ale on daje taki różowo-fioletowo-niebieski poblask i jest taki półprzezroczysty, więc idealnie nada mi się tutaj, żeby jeszcze mocniej rozświetlić to, co mi się tutaj dzieje. Korzystając z tego cienia, lubię dawać malutkie, cienkie warstwy, bo one wtedy bardzo ładnie przylegają do powieki i można nosić je cały dzień i się nic z tym nie dzieje zupełnie. Okej, kochani, ja myślę, że bardzo charakterystyczną kwestią wyglądu, jeśli chodzi o Arianę, jest czarna kreska na oku. Obowiązkowo. Obowiązkowo taka praktycznie od samego początku oka do końca mocno wyciągnięta, kocia, seksowna. Także ja się teraz za to zabieram i mam tutaj taki eyeliner Eveline Cosmetics. To jest eyeliner w takim pisaku, pędzelku i on jest mega, mega trwały, mega czarny. Łapię teraz za precyzyjny, ścięty pędzelek i za czarny cień, bo muszę przyciemnić mocno całą kreskę, tak jakby. Ola ma kreskę na ostro, a ja mam kreskę na miękko, czyli wtłaczam ten cień przy linii rzęs i delikatnie rozcieram tym samym pędzlem od razu. Słuchajcie, skończyłam kreski, teraz przejdę do brwi. Od razu wykończę tą górną część oka. Tak robię. Dobra, tak? To słuchaj, to możemy tak zrobić, bo ja też skończyłam. Tak? Na razie idealnie. Ja biorę kredkę, to jest kredka Max Factora Brow Shaper. Tak, ona jest cienka. I to jest Deep Brown, ciemny bardzo kolor, ale bardzo chłodny. I właśnie ja takiego oczekuję i potrzebuję jakiegoś narzędzia, którym zrobię sobie takie owłoski. A nim bez problemu mogę właśnie je zrobić. Tak. No. Ja z kolei mam tutaj bardzo fajny produkt od Rimmel Brow This Way i kolor Medium Brown 002 i ta z kolei kredka jest trochę bardziej gruba, ale ma bardzo fajną ściętą końcówkę, więc takie narysowanie włosków też jest możliwe. I z drugiej strony mamy coś, co kocham najbardziej, czyli szczoteczkę do rozczesywania brwi. A tak, ja też mam szczotkę. I tak, i to jest bardzo dobre, wiecie dlaczego? Dlatego, że jak zawsze nam się gdzieś za dużo kredki nałoży, to ta szczoteczka w pewien sposób ściąga nadmiar. Ja górną obręcz oczu mam już skończoną. Została mi dolna powieka, ale to po korektorze. I lecę teraz z podkładem. I mam tutaj taki podkład od Han. Podkład rewitalizujący, więc domyślam się, że on nie będzie za bardzo matowy. Ale to fajnie, bo ja akurat lubię bardziej świetliste wykończenie i myślę, że Ariana też bardziej jest taka glow. Więc robimy tutaj... Odcień 900 Vanilla. Ja używam tego samego koloru i tego samego podkładu. Dobra, zobaczymy jak wrażenia, nie? Jasne. Twoje amory. Jeszcze sobie tutaj dobuduję rzeczywiście po tam, gdzie widzę, że bardziej prześwitują naczynka. Dobra, korektor. Po to, czy mamy ten sam, który stanowił naszą bazę na powieki. Dobra, słuchajcie, teraz na szybko, żeby nam nie weszło w zmarszczki, łapię za puder. Utrwalamy. Tak, BL Hypoallergenic, bardzo fajna seria tych kosmetyków. Ja mam z Ekocery puder różowy, więc mocniej matujący, ale ja jestem super tłusta, super świecąca jestem, bo tak ładnie to ujmując. Biorę takie duo Happy Time z Hen. Tu jest i bronzer, i rozświetlacz, i ten bronzer jest fajny, matowy, w takim neutralnym kolorze, dlatego fajnie się nada do konturowania. No dobra, to ja się śpieszę za Ewą, łapię za pędzel ten również skośny i zacznę od chłodnego, a później przejdę do ciepłego konturowania, bo Ariana tak naprawdę bardzo lubi mocno wykonturowaną twarz. Ja konturuję też delikatnie pod żuchwą, żeby odchłodzić twarz. Ja z kolei delikatnie konturuję nos, żeby go sobie skrócić. Ja użyję teraz Maxi Blush marki Rimmel i to jest kolor Exposed.
otwórz się. Otworzył się. I jak patrzyłam na makijaż Gagi, to właśnie miała mniej więcej taki kolor i też kolor ust będę do niego parować. Skośny pędzel, trochę różu, potrzepuję i lecę z nim tuż nad konturowaniem. No i ja nie mam różu, ale mam z kolei taki bronzer ocieplający. Dużo bronzera, no. Dużo bronzera i dużo rozświetlacza z Han w kolorze terakota. Zobacz, to jest bardzo taki ciepły, właśnie sobie opalę nim karnację. Ja lecę z najprzyjemniejszą częścią policzków, przynajmniej dla mnie, czyli z nakładaniem rozświetlacza. Też łapię go z tego Duo. No i co? Lecimy. Ja mogę już lecieć z dolną powieką. Dobrze, dobrze. To dolna powieka. Ja jeszcze tylko z rozświetlaczem tutaj zaszaleję przez chwilkę. Mam tutaj jeszcze taki jeden rozświetlacz z limitowanej edycji, dostępny tylko w Hebe, Maybelline. I to jest edycja z pumą, słuchajcie, sportowa edycja. O kurczę. Tak, a ten rozświetlacz ma, ma taki kolor, spróbuj sobie Ewa, bo mi się wydaje, że on będzie dobry jako róż rozświetlający. A, faktycznie, no. Jako taki toper, bo jest delikatnie różowy, tak. I złoty. Dawaj go koniecznie, jest piękny. Dobra, próbujemy. Błysku nigdy dość, okej. Czyli co, ja wziąłam sobie to. A mi idealnie połączy się z tym złotym rozświetlaczem. Dobra, próbujemy. U mnie super. No, ale się błyszczę teraz. A ja sobie go zaaplikuję jako po prostu, zamiast różu tutaj, o, na policzki. Dobra, to ja lecę z dolną powieką. Dawaj. Odrobinę tego, co używałam na samym początku, czyli to, co było na górze, ten delikatny różo-brąz i ten ciemniejszy brąz, i tylko tak, żeby ją od spodu trochę zaznaczyć. Co u mnie teraz? Jest już czas na rzęsy. Też mam tusz z serii Maybelline Puma. Jest piękny taki fioletowy. Opakowanie jest przepiękne. A myślałam, że jest... Szczoteczka? Nie, jest czarny. Szczoteczka wygląda bardziej klasycznie. Jak zadzwoniłam. To czas na rzęsy. To ten dzwonek. A! Dobra, gonię cię. Idę z rzęsami. Dokładnie ten sam tusz, tak. Jestem gotowa na klejenie. Ja wybrałam rzęsy w modelu 111. Dla ułatwienia. W ogóle bardzo lubię rzęsy Eylure, ale tych jeszcze nie próbowałam. I wydaje mi się, że będą fajnie pasować. Wyglądają w ten sposób. Właśnie też sobie tutaj już przecięłam, takie połóweczki zrobiłam i to są rzęsy Eylure, z kolei numer 117. O, 117 są super, tak. Tak. To cudowny klasyk. Będziemy kleić. Okej, okay. No mi się udało. Jedne. Dobra, lecę z drugimi. Jak tam u ciebie? No jakoś sobie radzę. No Ewa sobie jakoś radzi, słuchajcie. Bo ja uwielbiam przyklejać rzęsy, robię to prawie codziennie. Naprawdę? Codziennie no. Nosisz rzęsy? No, znaczy wtedy, kiedy noszę makijaż. Mhm. Prawie, że tam codziennie. Trzeba trochę wstrzymywać oddech, jak się rzęsy klei. Tak, to fakt. Ale już mamy to za sobą. Mamy to za sobą. I robimy usta. Usta. Moje produkty to pomadka z Gosha i ten kolor to jest jedyneczka. Jest matowa i bardzo nudowa. Ona tak lekko wykasuje mi usta, wykasuje kolor. Zresztą pokażę wam, o co chodzi. Mhm. Nie? I na to nałożę błyszczyk, który jest bardziej różowy. I ten jest Cyan. Ten kolorek to Milky Rose. I powinny razem utworzyć właśnie taki kolor, jaki miała Lady Gaga. Ja z kolei postawię na taki bardziej odcień między różo-brązem i użyję do dokładnego zarysowania ust konturówki z Han w kolorze 502 Nougat. Jako drugi produkt użyję Han Matte Lip Crayon w odcieniu 01. Wklepuję błyszczyk tak troszkę bardziej w środek ust. I naszą matową kredkę do ust. Zobaczymy, co to jest. No. No dobrze, to my chyba już jesteśmy skończone. Jesteśmy skończone. Dziękuję Ewa bardzo za przybycie. Dzięki. Mam nadzieję, że będziesz nas jeszcze częściej odwiedzać. No. Dokładnie. Mogłyśmy się przez ten moment poczuć jak gwiazdy. Ja bardzo chętnie ponoszę jeszcze cały dzień ten makijaż. No jasne, z przyjemnością. A wy koniecznie piszcie w komentarzach. Może najpierw napiszcie, który styl makijażowy, czy Ariana, czy Lady Gaga,
a później napiszcie o swoich planach na walentynki, również o planach makijażowych, czy może zainspirowałyśmy Was do stworzenia jakiegoś makijażu na walentynki i czy może stawiacie na oczy, a może na... Usta, ale jak usta, to wiecie, to kiepsko z całowaniem potem, chyba że coś trwałego. Bo dokładnie. Takie też opcje są. Takie zachęcamy, też opcje zachęcamy. Są, znajdziecie oczywiście w Hebe, a my się widzimy w kolejnym odcinku w środę o 18:00. Nie zapomnijcie, zasubskrybujcie, włączcie dzwoneczki. Pa, i do zobaczenia. Pa. Cześć.